archiwach profesor Jacek Purchla podkreślał, że do wykazu dołączono 11 kolejnych bezcennych dokumentów, które dotyczą nie tylko naszego kraju. W krewie, tak, tak, bo ona jest z Bobrów pochodzi. Która przesądziła, Jadwiga może, Grabowska. Nie tylko Polski, ale naszych sąsiadów. I Unia w krewie, która no. Jest tak znakomicie zachowana właśnie w archiwum krakowskiej kapituły. Ten dokument został sporządzony 14 sierpnia 1385 roku przez króla Władysława Jagiełłę i rozpoczynał okres unifikacji Polski i Litwy, ukończony w XVI wieku podpisaniem Unii w Lublinie. Profesor Jacek Purchlan dodawał, że tak takie dokumenty są bezcennymi świadectwami kształtowania się polskiej państwowości, ale też wślizgnął dla przyszłych pokoleń. Ale co się wślizgnął? Przecież... pamięć przechowywano w dawnych... No to zapukać może, ale ona jest za duża. Na faktach, refleksji na temat społeczeństw, kultur i ich wzajemnych relacji. Bez tego trudno wyobrazić sobie rozumienie siebie samego, rozumienie innych, ich punktu widzenia. Jadwiga Grabowska. Ona ma tutaj tyle tych znajomości w Warszawie, że ona sobie na pewno da radę. W tym roku na listę wpisano też m.in. rocznik świętokrzyski dawny, czyli najstarszy, powstały w XII wieku, zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii, zawierający informacje o pierwszych wiekach polskiej państwowości. Oryginały dokumentów wpisanych to znaczy, na polską ona jako kto? Listę jako krajową programu UNESCO Pamięć Świata będzie można zobaczyć na wystawie pod tytułem Pamięć Polski w najbliższą niedzielę w Pałacu Prezydenckim. No. Między 10 a 17 po wystawie będą oprowadzać przewodnicę, a wstęp jest wolny. Ale nie, no dobrze, pomocą jest. No. Wystąpił 12 listopada w paryskim klubie Bataclan. Tak. Koncert byłego lidera grupy The Police odbędzie się w przeddzień rocznicy zamachu terrorystycznego. Sting potwierdził tę informację. Wyjaśnia jest, że po pierwsze chodzi mu o uczczenie pamięci osób, które zginęły w ataku, a po drugie Bataclan jest miejscem spotkań muzycznych i ten charakter powinien mu być przywrócony. Tylko niewielka część biletów zostanie skierowana do sprzedaży. Większość z nich jest przeznaczona dla rodzin ofiar zamachu i tych, którzy go przeżyli. Całość zysków z koncertu, który odbędzie się przy znacznej liczebnej obecności policji i ochraniarzy prywatnych firm, zostanie przeznaczona na rzecz dwóch pozarządowych organizacji zajmujących się rodzinami ofiar zamachu. Zginęło w nim 90 osób. Następnego dnia po koncercie Stinga, 13 listopada, w rocznicę ataku w Bataclanie zostanie wmurowana tablica pamiątkowa. W uroczystości udział wezmą członkowie grupy Eagles of Death. Publikacje ważne dla życia i zdrowia, książki, efekt domina, Fatima, na trzeci kres, nieznane dzieje Polski, prezydent, Wołyń, tsunami, farmacja, śmierć, mity medyczne, Bóg liczy łzy kobiet, Fatima, wszystko o złożaniu, takie książki, i to wczoraj w Galerii Porczyńskiej, gdy Macierewicz wyskoczył, a ja stałam tą Zofią Macią. I on tak zaglądał do tej sali, gdzie był bankiet, bo przecież... I, ale po prostu jak tak zajrzał, to zobaczył, tam stało coś tam na stołach, ale to nie było takie bogate, bo ktoś tam mówił, o tam będzie, będzie. A i taka Maryna, taka dziadóweczka, to powie, oj, będzie, będzie, będzie. No i rzeczywiście przy drzwiach to chciał akredytację, a po przychodziły... No słuchaj, tam przecież trzeba było mieć akredytację, a ja przyjechałam z taką jedną siwą staruszką z jednego wernisażu. Jeszcze Nina przyszła, taka babka, co z brzuszkiem, ona wszędzie łazi ze stołu ściąga i tak rzeczywiście ściągały. No. A ta Nina to była na Lubelskiej, wczoraj proszę Ciebie, telewizja Google, kamera Google zajechała i tak zrobili, że przyjechał wóz, jest taka nysa duża i z tej nysy wystawiali. Tam były piwa w puszkach po cztery, były jajka takie, a to stłuczone, a to, ale to folii zaopakowane, chleby tostowe, tam były paszteciki, wszystko, wszystko i tak, i ludzi proszę tutaj stać i tak jak na baczność i jak za sznurkiem, nie ruszać się, no bo tutaj oni to wykładali na ziemię, na podłogę tam w kącik. Teraz tak, Michałek, już ostatnia tura do wejścia na zupę i proszę Ciebie, że nawet jak ktoś, to jeszcze zauważyła kamera Google. Kamera Google zauważyła, że jak ktoś się pytał o zupę, to jakiś głupi czy co, bo tu wystawiali i tu dopiero będzie, oj będzie. Ale teraz tak, ten
Michałek jest młody, ładny, piękny i teraz tak, on tam od niedawna pracuje, od roku, to on nawet powinien wiedzieć. Nie wiedział, że ludzie, bo on uciekł z tego tłumu. Co za ludzie, co za bydło, że jedno na drugie się rzuciło. Dlaczego tam wyrywać? A tam zwykle kiedyś to było więcej, bo tak, jak były chleby, no to to już jest objętość. A tutaj tych chlebów było mało, a było tego różnych takich rzeczy więcej. No to ten Michałek uciekł z tego tłumu do pokoju i na zupę. Ostatnia tura chodziła. Także wiesz, no dużo ludzie się poobławiali i te dziadówy. I ta Nina była jeszcze na wernisażu na Opolskie. I potem jeszcze ja mówię, Nina, słuchaj, ja to jadę do Muzeum Porczyńskich, bo tam miała być Hanna Gronkiewicz-Walc. A czy ona była, czy ona nie była, ja widziałam Macierewicza. To więc... Polskie linie lotnicze LOT wchodzą na estoński rynek. Książka, zobacz, o, resortowe dzieci politycy. Piękna, gruba i kosztuje 59 zł, czyli 60 zł. No i my jako, ja jestem tą dziennikarką Rzeczpospolitej, podpisałam się na adres e-mail. No, dobra.